No siema, jestem Elvis, witam was moi drodzy bardzo gorąco w kolejnym odcinku na moim kanale z galerii handlowej jako już poważny pan biznesmen, jakby żeby inaczej. No i teraz tak, moi drodzy, uwaga, uwaga, w tym budynku oficjalnie powstał już mój sklep, który się tak prezentuje następująco i według mnie jest serio bardzo ładny i już tutaj normalnie działamy i można od nas kupować różne ciekawe rzeczy właśnie takie jak te, więc serio tutaj już sobie tutaj po prostu działamy i myślę, że jest mega fajnie, ale z tym, że obok nas jest taki pewien gość, co nie? Jest taki pewien gość i on ogólnie myśli, że jego sklep jest lepszy niż mój sklep, no więc według mnie czas najwyższy, aby się z nim po prostu skonfrontować i wprost mu powiedzieć, jaka jest sytuacja i że zaraz Elviso swoimi cenami po prostu jego sklep w ogóle zmiecie z planszy i będzie z nim w ogóle, wiecie, no easy będzie, easy. Witam sąsiada, witam, witam pana Aberkę, witam w ten piękny dzień. Ja sobie chciałem po prostu zrobić sobie zakupy takie luźne, wie pan? Chciałem sobie zobaczyć, jak to słuchać, no. Przepraszam, kłaczek. Mhm. Witamy, zapraszamy klienta. Witam, witam pana Berkę. Nie trafi, a jak bo się w ogóle ubrał, czas halo? To pieniądz. Ale dlaczego w takim poważnym i ekskluzywnym sklepie ekspedient jest nagi zamiast w garniturze? To jest jakiś żart, naprawdę? Gość ma czuję najdroższy item na całym serwerze. Mhm. I ty chcesz mu coś jeszcze powiedzieć? Aha, litrę, że masz, no dobra, no jeśli będzie, ale ty w ogóle szpaner jesteś, wiesz, dobra. A więc tak, ja bym w pańskim sklepie, w sumie chciał coś kupić, ale nie będę pana wspierał, więc sobie wejdę. Więc dziękuję bardzo za uwagę, dziękuję za miłą gościnę. I jakby co, to zapraszam do siebie. Czas to pieniądz, nie marnujemy czasu, czasu klientów, ale ty czas ekspedientów gościu, marnujesz. Ja mam na ręce zegarek, rozumiem. A, nie, nie, sorry, sorry, nie. Więc ziomki, w tym odcinku mam taki ciekawy pomysł, żeby sobie wbić do Abry i normalnie u niego sobie zrobić zakupy, ale z tym, że nie będziemy Elviso. No może i to brzmi dziwnie, ale tak po prostu będzie. Bo dziś naszym szpiekiem będzie, moi drodzy, dokładnie Maciach, ponieważ zaraz sobie polecimy do Aberki, do jego sklepu z tym oto skinem Maciocha i zobaczymy, czy używając go chłop się ogarnie, że nie jestem Maciochem może i zobaczymy, jak z perspektywy zwykłej osoby, a nie konkurenta, czyli mnie, wyglądają u niego zakupy, co nie? Czy będzie tak kolorowe, jak się wydaje, czy jednak nie będzie tak wcale dobrze, więc zaraz sobie zobaczymy. Też przy okazji po prostu się wcielmy w Maciocha, żebyśmy stary sami w to wyszli, że nie jesteśmy, a nie w serio będziemy, więc uwaga, uwaga, moi drodzy, głos Maciocha. Witam, witam, witam. Puk, 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 puk. Witam. Maciuch! Cześć, bracie, cześć, cześć. Ej, zapraszam, a zapraszam. Chcesz kupić? No tak, ja bym coś kupił, z chęcią bym coś kupił, no. Z chęcią. Masz coś z głosem. Wiesz co, mam chrypę, mam chrypę. Kłaczek. Spoko. Ale co chcesz, bo w sumie wiesz co? To jest trochę tutaj itemów z, jak była wojna z gangiem Sramusów, Lamusów. Lamusów w ogóle, Sramusów, no. Beka, no, nie? Beka. No, to te Ender Perły czy butelki robiliśmy razem, więc jak no chcesz, pewnie to musisz wziąć w sumie. Nie, ja bym, ja tak mogę je wziąć za darmo, naprawdę? Mógłbym? Znaczy, no jak potrzebujesz, to spoko chyba. Będę ci bardzo wdzięczny, a ile mogę wziąć, mi powiedz? Ile mogę wziąć? Dobra, a ty w ogóle, czego ty potrzebujesz tutaj, bo wątpię, bo ja potrzebuję mnóstwo perełek, bo taki jeden test zrobię i potrzebuję ich mnóstwo, wiesz? Jak szybko się dostać do dżungli z daleka, używając perełek, no? Ile no to masz, wziąć? Weź to w sumie. Aha. Weź może to jeszcze 16. Dziękuję bracie, to ja będę leciał, dziękuję za takie przyjemne zakupy, dam na Google w ogóle 5 gwiazdek. Ogólnie? No. To można by nagrać film, jak ty u mnie ten zakupy robisz coś. No ja z chęcią tutaj jakieś zakupy zrobię, no pewnie, i potem wbiję do siebie, nie? I w ogóle tutaj jest za piękny sklep obok, jakiś tutaj ładny sklep się buduje, widzę. Nie, to w ogóle Elviso skopiował, spójrz na sufit na przykład. Elviso kopiuje jeden do jednego. Ma taki ładny sufit, no ma taki bardzo ładny sufit, no. Nie, no to spaja coś. Dobra, to dzięki wielkie za pomoc, ja lecę ogólnie tam, wiesz, trzymaj się bracie, pewnie nie traci, a jak traci, to nie braci. Lamusem, elo, elo. No, moi drodzy, więc w tym momencie, właściwie udawając jego brata, no tak w sumie, no powiedziałbym, że taki minimalnie, no śmiesznie, wyszło śmiesznie, ale żeby to uważał, że to w ogóle XD, powiem teraz tak, zarobiłem sobie dwa staki pereł, które pewnie jeszcze Abra u mnie będzie mógł kupić za pół staka golda, a dostałem je od niego z Afryki, w ogóle to jest szczerze, to jest taki myk marketingowy, że tam teraz po prostu będę wpijał jako Macioch i będę sobie od niego zagadniał jakieś rzeczy, po prostu wiecie, bo się będę powołał na to czasem moje, więc serio, no według mnie idealny pomysł, zaraz też polecimy i damy te perełki do mojego sklepiku, to żeby już to było oficjalnie moje. Ja też, oczywiście subujcie kanał, bo jest to bardzo ważne. To dzień filmik, więc teraz tu jest sub dzwonem. Bardzo ważny, żeby was ta wojna sklepowa, ta wojna między nami w galerii handlowej w Milionowicach nie ominęła, bo to może być serio bardzo, ale to bardzo grubo. Okej, okay, on tu stoi, widzę. Ty, a czy on zauważy, jak sobie tutaj po prostu wejdę, do jego kasy podejdę, zgarnę sobie chociażby, dam mu tutaj jakiś napiwek, zobaczymy, czy to zauważy. Dam mu tutaj sobie parę golda, nie wiem, czy to się jakoś ogarnie. Chyba się nie ogarnie, wiecie? Chyba nie. Elviso, co ty robisz? Próbuję wejść do swojego sklepu, ale chyba jest zamknięte, więc wejdę do innego. A dlaczego jest wybita szyba? Jesteś wandale na pewno, jesteś wandale tutaj wbili, no. Wandale, ej halo, co pan robi? To jest nieuczciwa konkurencja, to jest moja szyba. Ale dlaczego wybiłeś moją szybę w ogóle? Nie wybiłem twojej szyby, kiedy niby? To jest nieuczciwe. No, ja to zgłoszę na policję. Uwaga, że ja sam wziąłem i sobie wybiłem szybę. Na policję z tym pójdę, gość, na policję. Ej, mam pomysł. No?
Mam pomysł. Jak ja masz pomysł? Się rozegam. Nie. Lepiej u mojego sklepu nie niż. Halo, halo, to jest nieuczciwe. Ale jestem pójdę na policję. Patrz. Słucham, bo ja mam Silk Touch. Aaa! I zrobię sobie kolorową szybę. A ja też mam Silk Touch i sobie zrobię taką ładną białą szybę. No i będzie bardzo uczciwie, co? I będzie bardzo Elviso, uczciwie. Elviso, mam cię zbanować dobra, na serwerze. Dobra, gościu, idź do siebie. No i dziękuję bardzo. A tak w ogóle nie wiem, czy wiesz, ale właśnie byłem na wyprawie i zdobyłem aż w Netherze pusta kapelusz do mojego sklepu. Kumasz to? Aż pusta kapelusz do mojego sklepu. No stary, to jest interes życia, co nie? Interes życia, więc no cóż, fajnie. I se chłop poszedł. Dzień dobry, witam was ponownie tutaj pana. Czymś mogę pomóc pani Berka? Halo, ja, panie Berka! Ja nie mam czasu na lamusów, ja sobie latam na... Ale tutaj jest zakaz lotów, halo, tutaj są niskie loty, gościu, laksorki. Niskie loty to są w ogóle po drugiej stronie tej galerii handlowej, no gościu. Dobra, czy czymś mogę panu pomóc, czy nie za bardzo? Tak traktujecie klientów? Nie, szanowny panie Aberko, ja tutaj jestem, wie pan. Chwileczka, ej, bez takich. Zaraz się zjaradywam, nie, rozumiesz? Ja mam idealny pomysł. Pan to może podniesie, to bo jeśli zaraz jeszcze na jakiś pochor zrobi, się alarm włączy, to ja zaraz wrócę, ja pójdę po adekwatną personę do tego zdarzenia, do widzenia. Okej, ziomki, w tym momencie wygrałem sobie swojego starego skina dziewczyny, no i uznałem sobie, że no okej, czas najwyższy, aby w moim sklepie zatrudnić pracownicę, dokładnie ekspedientkę, która w tym momencie Abra obsłuży i zobaczymy, czy będzie Aberka miły, czy ja będę miły, zobaczymy jeszcze, znaczy sorki, miła i coraz do tego momentu i lecimy do niego, zobaczymy, co nam się tutaj uda zmajstrować. Witam, dzień dobry panie Aberka, dzień no dobry. No i w końcu rozmawiam. Ja tutaj pracuję, ja jestem Elvisia. A nie z pajacem. No dokładnie. Ja bym chciał tutaj zrobić zakupy. Ja tutaj pracuję od niedawna, więc aż tu jest masełko, jakieś hasło tu jest. Masełko tu, akurat to jest taki produkt. Już, ty wiesz, co się kryje pod masełkiem. Co się kryje pod masełkiem? Nie wiem, czy panu mogę mówić, czy pan jest wtajemniczony, ale na razie sobie pozwolę ten temat olać akurat. Ale w czym mogę panu pomóc? Jakieś ciasto może polecić, bo mamy takie tutaj pyszne ciasteczka. Takie ciasto, francuskie znaczy, ciasto. Ja ogólnie jestem z wyższych sfer. I mój tak. Rolex mi pokazuje, że ja bym chętnie kupił. Pan ma Rolex, no rozumiem. Czyli ciasto pan by chciał, tak? A ile, tak. Ile ich będzie? Ile będzie ciast? Ile pan sobie życzy? Może jedno? Jedno ma 1000 kalorii. No dobrze, niech będzie. Więc teraz tak, tutaj sobie włożymy po prostu. Okej, okay, idąc dalej, coś będzie jeszcze dla pana? Pani Aberka? Czy to już byłoby wszystko? Gdzie on zniknął? O, dzień dobry pani Aberka, dzień dobry. Coś będzie teraz jeszcze? Masełko? Masełko? No nie wiem, czy mogę panu dać masełko, ponieważ pan Elviso mi o tym nic nie mówił, że pan by mógł masełko wykupić, wie pan? A masełko to jest produkt dla osób, które są na liście wtajemniczonych, więc nie wiem. Dobrze, to na mnie już pora. Okej? Okay? Panie, albo pan mówisz wprost, dobra, albo do widzenia, nie mam co robić na pana. Dwa ciasta. Dwa ciasta, a może trzy, co? Może trzy ciasta. Polecam, dobra, bardzo dobre. A jest zniżka? Właśnie, zniżka, jak to u państwa jest? Nie wiem, zobaczymy przy skanowaniu ciasta. To mogą być trzy? No, mogą być trzy, super, tak. Super, dziękuję. Więc teraz tak i teraz tak, mam już ciasta zapisane. To co będzie do pana dalej? Pani Aberka, tak? Pani Aberka, co pan sobie jeszcze życzy? Mamy tutaj takie też nawet produkty spółki wyższych, takie jak najtańsze w galerii handlowej butelki na eksport z perełki. Bardzo polecam, konkurencja ma drożej. Lepiej pan nie kupi. No lepiej pan nie kupi, pani są Aberka. Perełki? Są perełki. Dobra, biorę dwa staki od razu. Dwa staki. Okej, to będę dwa staki pereł. No jaki zbieg okoliczności. Dobrze, więc teraz tak, mamy tutaj wszystko ładnie w kasie. Kupię panie, sprzedam drożej. Dobrze, co tutaj? A ten miodek? A co nie jest dla pana akurat? Co tutaj akurat tyle leżało wcześniej? A jaki jest państwa przeliczyk? Jedna sztabka nedery tu to ile złota? 10. A co? W moim sklepie jest 64. Oj, pani Amerka. No to niech będzie 64, no to niech będzie 64, no niech będzie. No dobrze. Okej, dobrze, rozumiem. Czyli w takim razie jeden stak złota to jedna sztabka nederytu. Dokładnie. Tak samo jak, znaczy nie, konkurencja u nas w ogóle nie wiem, czy pan wiele zgapiło, u nas tak było na samym początku, a potem w ogóle jakiś nie wiadomo kto po drugiej stronie zrobił tak samo. No totalny brak szacunku dla konkurencji, co nie? Totalny tak, brak szacunku. Tak, jak mi pan Elvis o tym mówił, to nie chciałam wierzyć w ogóle, co nie? Dobrze. Konkurencja taka zła i niedobra. Konkurencja, drama, co nie? Pan tam w ogóle dobrze, nie dobrze, to ja w takim razie tak, dobrze. Co ja jeszcze mógłbym chcieć? Co pan o, butelki chce? Z Expem. Butelki z Expem, najtańsze w galerii, najtańsze, wszystkie nie będzie daj. Lepiej. Bawo, daj wszystkie. Wszystkie, 34 będą, no dobrze. Więc teraz ty sobie tutaj to wszystko włożymy. Super. Jedzonka. A zupka grzybowa, dobra, pyszna, z grzybów, sama zbierałam, naprawdę. No to tym bardziej nie chcę. Dobrze. Dobrze, a może lawę? A wołowinka? Nie, a ile bym zapłacił za 16 mięsa? Jakiego zobacz? Mam tutaj baraniny, mamy wołowinę, aha, mamy kurczaczka. Nie ma już. Jest wołowina, o czym pan mówił, jest aż 60 sztuk. I będzie tak? To też kosztowało 5 zł, no dokładnie. Dobra, wszystko jest. A sprzeda mi pani za 1 złota 16?
Tak, mogę wyjątkowo na pewno uchylić oko. No niech będzie. 16 tej sobie teraz. To poproszę. Okej, jest już tutaj w pana kasie. I teraz tak, co będzie jeszcze? Czy już w ogóle u pana wszystko, czy już możemy kończyć? Jak to wygląda? Co? To myślę, że będzie już wszystko. No dobrze. A więc tak, z moich obliczeń wynika, że za te towary zapłaci pan 85 sztabek złota. Czy ma pan dobra, przy sobie budżet? Babo. Dawaj te ciasta, 5 ciast więcej bierzemy. 5 ciast jeszcze, no dobrze, dobrze. 5 więc... ciast, co jeszcze wezmę? Ojejku, ile ciast. No dobrze. Dobra, wezmę coś jeszcze będzie? Grzybowe, no niech zupki będzie. Grzybowe, a może więcej grzybów? Takie dobre grzyby zbierałam. Nie wiem w ogóle, gdzie rosły, pod a takim miodek budynkiem. Daje jedzenie, czy nie? No pewnie, i wie pan ile on daje jedzonka? Ile on daje? Jest lepszy niż stek, on daje bodajże 5 bądź 6. To jest tak, opłacalne. To wezmę. Opłacalne bardzo. Pan ale 16, trójki nie biorę. Dobra, okay, czyli 16. Dołożyłem do tego dwie grzybowe, 5 ciast i 16 butelek miodu. Dokładnie. A może pan jeszcze chciał chociażby jedno wiaderko lawy na ogrzanie, tak, żeby spalić ten lokal chyba. Słucham? Czy to była groźba? A wie pani, czy to była groźba? Tak, wezmę tą lawę, wezmę tą jedno lawę. Jedno pan może wziąć, no dokładnie, dokładnie. Wiem, no i to wszystko już będzie. Dobrze, dla mnie, więcej to na pewno to nie już będę liczymy. Chciał. A więc tak, to będzie 135 sztabek złota, panie Aberka. Czy czyli... płatność będzie kartą czy gotówką? No to 128 to by były dwie sztabki nederytu. To zamkniemy się w dwóch sztabkach nederytu? No wie pan co? No możemy tak zrobić. Sztabki nederytu są zawsze u nas w sklepie widziane, więc możemy tak zrobić. Oczywiście, jeżeli chodzi o dostawę, możemy pewno nawet do domu dostarczyć, jeżeli pan chce. Nasza firma oferuje nawet dostawę z Afriki do polskiego lodowca. Wie pani co? To wezmę ze sobą, to wezmę ze sobą, to wezmę ze sobą. Co mamy dostarczyć? Słucham te pana. Te rzeczy, które zostały pani dostarczy, a ja te dwie dobrze. Tutaj wkładam, ja proszę te dwie sztabki nederytu. Sztabki nederytu, dwie dla naszej firmy oczywiście. Raz, dwa. Dwie. Dobrze. Jeśli przeliczysz, jeśli się wszystko dziękuję i pozdrawiam w takim dziękuję razie. Dziękuję bardzo. Co? Okej, ziomeczki, ja sobie poszedłem. Ej, naprawdę, ty jest jakiś socjalny, wiecie, odklejony sobie, naprawdę, więc odklejony, naprawdę. Co się właśnie stało, to nawet nie skomentuję, ale właśnie zrobił mnie zakupiony tak w sumie. On sobie teraz myśli, że... Czekajcie, sobie tutaj przejdziemy. On teraz sobie myśli, że w moim sklepie jest teraz bardzo oczywiście fachowa obsługa, czyli oczywiście pani Elwisia. No niech będzie pani Elwisia. No i super, jakby dzięki temu on ma teraz w moim sklepie lepszą opinię, więc bardzo fajnie, a nawet bo teraz to dostarczymy, więc teraz tak. Więc teraz sobie tak zrobimy tutaj szybko cyk i cyk. Ma to już sobie wszystko w domku u siebie. Okej, moi drodzy, więc tak sobie, no tutaj chyba wszystko teraz poszło git. A Berka sobie u nas zrobił zakupy też właśnie. Zrobiłem sobie dwie sztabki Netherite, więc myślę, że serio kwota bardzo przystępna. No i też, wiecie co, tak możemy już dla samego tutaj oczywiście zwyczaju się do niego przejść i u niego jakieś tam minimalne zakupki zrobić, co nie? Więc my nawet zaraz... O, siema, Abra, siema! Witam! Czemu tutaj ci puste wiaderko? Czy coś tutaj się zaszło? Ej, w ogóle masz ciasto, byłeś u mnie w sklepie kupić ciasto? Tak. Widzę, jakaś, że mój sklep jakaś, bardzo doceniasz. Bardzo jakaś laska jest. Mi to w ogóle sprzedała, no, ja trochę nie skumałem, o co chodzi. Bardzo wiesz? Miła to, nie? Bardzo miła osoba, bardzo się z nią dość fajnie miła. Ej, ja, wiesz co, no. u mnie w sklepie poczęstunek jest za darmo, proszę no, zauważyć. No, bieda z nędzą widzę, to ciasto jest idziesz zgniłe. To ciasto ci... jest zgniłe. Wiesz, stary, gdzie ej, to ciasto? Ono jest zepsute. Ale ono jest z tej skrzynki. Jakiej skrzynki? W tej skrzynce nie ma żadnego ciasta, nie widzisz? Ale to jest dokładnie z tego regału. Nie, stary, w moim sklepie nie ma takich ciast. U mnie są jakościowe ciasta, to nie jest jakiś, wiesz, w ogóle, pfu. Jeden, Andry, weź lepiej, weź poklej to sobie, proszę, serio. Bierz to w ogóle, w tym ej, momencie. Ale Elviso, to znaczy, że ty mi sprzedałeś... Ja, nie, ja znaczy, jako klient ty nie, no, czuję się oburzony, nie, że nie, znaczy, ale że ty tu. Jako firma sprzedałeś mi jakieś stary, zepsute ja nie mam ciasto? Firmy cukiernicze, ja przecież mam sklep spożywczy, no stary, weź się ogarnij w ogóle. O czym do mnie mówisz? Ja chciałem no kupić... ale mi sprzedałeś coś do ciasta. Ja chciałem Elviso, kupić jedną tam... sztukę TNT. A nie mam TNT. Nie masz TNT? Nie, ani... dlatego, że zostało wycofane. Ty w tym sklepie stary nic nie masz oprócz perełek i tego, tak? I butelek. Bo sklep jest zamknięty teraz. Aha, rozumiem, więc teraz tak, tak sobie właśnie myślę, co bym mógł u pana zakupić, panie Aberka. Znaczy, Aberka. Mamy ender perełki i butelki. No i tak sobie myślę, że w sumie bardzo opłacalne byłoby kupić butelki na ekspo, żeby sobie wbić jakiś level. Też można byłoby sobie kupić jakieś perły, ale uznałem w sumie, że po co mam u ciebie kupować perły i butelki na ekspo, skoro u mnie obok w sklepie jest taniej i mogę je kupić o połowę ceny, więc no myślę, że wiesz co, ja już ci no podziękuję. No to idź do swojego zapyziałego sklepu, w którym są zepsute ciasta. A wiedz, że pójdę, a wiedz, że pójdę, jakie ciasta zepsute, mordo. Ty masz ciasto świeże u mnie, a u ciebie masz jakieś tutaj w ogóle zgnisty. Jakby weź tym w ogóle klientów mnie, ale serio. Ale ja dobra. Temu wziąłem to z swojego sklepu. Kupuję jedną perłę, raz, dwa, tutaj masz nawet hajs, osobiście ci go... Po co ci jedna perła? Kupuję jedną perłę, żeby ci ją w ogóle w twarz wrzucić, kumasz, to jest taki no to symbol... musisz mi ją przekazać.
Musisz mi ją przekazać i musimy to zaksięgować. To masz. Musisz mi ją to masz. No. I jak ja teraz to zaksięguję? Nie wiem, stary, będziesz miał teraz problemy. U mnie panują zasady, ja mam poważny sklep. Poważny sklep, bardzo poważny sklepik oczywiście. No. A wiesz, aż ci dam, to idę w ogóle na piwek, co? Dam ci mordę jeszcze na piwek, w ogóle masz tutaj parę sztuk golda, ciesz się. Jakby też sobie zjem to ciasto w ogóle, ale niedobre. Fuj, czym to ale jest twojego sklepu. Do widzenia. I to podobno ta pani ekspedycja. Ale nie, dobra, do widzenia. Cześć. No więc ziomki, jeżeli was ciekawi nasza rywalizacja sklepowa, która według mnie w tym momencie się serio przerodzi w wojnę sklepową, to po prostu subujcie kanał i bądźcie tutaj na bieżąco, żeby was nie zamienęło, tym bardziej moje daily odcineczki, jak u naszej też całej ekipy, więc serio, mordeczko, bądźcie na bieżąco, szczerw tego czerwonego guziora, który subuj kanał Erwiso Games, na którym masz też moje codzienne odcineczki z tej serii, oraz uwaga, mojego Instagrama też wam polecam followować, czyli Erwiso Podłogę Official, na którym macie moje zdjęcia, na którym macie moje stories i macie tam o wiele więcej, więc teraz tak, w moim tutaj po prostu odczuciu, abra, serio poczuł taką mocną, wiecie, taką falę konkurencji z mojej strony, no i w sumie, no więc teraz tak, niby spoczko, ale co będzie, jak agentik swój też sklep otworzy, więc zobaczymy co będzie, powiem tak, myślę, że będzie bardzo grubo, jak ktoś jeszcze się wbije macie, to już w ogóle, więc serio zobaczymy co z tego będzie, tej serii będziemy sobie już tutaj kończyli, a my się widzimy na odcinku jutro, ponieważ tutaj macie odcinki daily, więc dziękuję, że byliście, siemaneczko, aleczko, no i jak zwykle przeogromne oraz przenajwiększe, ogromne, jo.